Raport zaczynamy od dramatycznych wydarzeń z Jastrzębia-Zdroju. Jastrzębscy śledczy ustalają dokładny przebieg zdarzenia, do którego doszło w poniedziałkowy wieczór. Najprawdopodobniej 40-letni mieszkaniec miasta postrzelił się z broni palnej we własnym mieszkaniu przy ulicy Krakowskiej. Szczegóły zdarzenia zna Magdalena Szust z Jastrzębskiej Komendy. W poniedziałek około godziny 21 zostaliśmy poinformowani przez pogotowie ratunkowe, że w jednym z mieszkań na ulicy Krakowskiej padł strzał. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci. Informacja niestety potwierdziła się. W mieszkaniu mundurowi zastali 40-latka. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna popełnił samobójstwo, używając do tego broni. W tej chwili wyjaśniamy wszystkie okoliczności tej sprawy. Wyjaśniamy także to, czy broń, którą zabezpieczyliśmy, była posiadana przez 40-latka legalnie, jaki to był typ broni, a także typ amunicji. No tutaj jeszcze należy podkreślić, że rodzina, która była na miejscu tragedii, została objęta pomocą psychologiczną, bowiem powiadomiliśmy o całej sytuacji Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i na miejsce błyskawicznie dotarła pani psycholog, która pomogła rodzinie.